Z tej strony Klaudia. Dzisiaj pokażę, jak wykonać kielich komunijny z papierowej wikliny. Wycinamy dwa identyczne kółka z grubszego kartonu lub z tektury. Na jednym z nich zaznaczamy kreski w równej odległości, co około 2 cm. Następnie za pomocą kleju na gorąco przyklejamy rurki. Z przyklejanych rurek tworzymy tak zwane słoneczko. Całość smarujemy klejem na gorąco i przyklejamy drugie koło. I mocno przyciskamy. Dno jest gotowe i teraz możemy przejść do dalszego wyplatania kielicha. Kielich najlepiej jest wyplatać od razu z białych rurek. Ja takich nie mam w tej chwili, więc na końcu pomaluję go na biało. Zrobię teraz dolny brzeg, aby rurki ustawiły się pionowo. Bierzemy sobie pierwszą rurkę, zaginamy pod następną i kierujemy do góry. I tak samo postępujemy dookoła z każdą rurką. Rurkę zakładamy pod kolejną, zaginamy do góry. Dolny brzeg gotowy. Zaczynamy wyplatać kielich. Bierzemy sobie dodatkową rurkę, zginamy ją na pół, zahaczamy po pierwszą rurkę i dalej wyplatamy dookoła z plotem ósemkowym. Początkowo tworzymy kształt stożka, zwężając nasze wyplatanie ku górze. Podstawa kielicha jest gotowa. Teraz będziemy wyplatać, rozszerzając kielich ku górze. W dalszym etapie do wyplatania kielicha dobrze jest użyć jakiejś formy. Mi posłuży do tego celu miseczka. Kielich jest prawie gotowy i teraz pozostało go jeszcze zakończyć. Bierzemy sobie pierwszą rurkę i zaplatamy od środka na zewnątrz do środka i za trzecią rurką odcinamy i tak samo postępujemy z każdą kolejną rurką, czyli od środka na zewnątrz, od środka i za trzecią rurką odcinamy. I tak dookoła. Kielich gotowy. Teraz pozostało go jeszcze pomalować i przyozdobić. Kielich jest gotowy. Może być oryginalną ozdobą stołu komunijnego lub elementem prezentu. Dziękuję za uwagę i zapraszam po więcej filmików. Do zobaczenia!